pierdolę. O kurwa. Ja pierdolę. Cali? Cały jesteś? A co oni odjebali? Jaro! Znowu? Pokaż. Ja pierdolę. O kurwa. Widziałem, pion za duży. Widziałem jak cię, wiesz co zrobiło? Leciałem obok ciebie i słyszałem tylko tak bzm i koniec, cisza. A motor cały? Coś cieknie. To paliwo cieknie. Ale to też nie poszło. Maneta przydarta trochę tu takie dokładnie. Dobra kurwa, to ja spierdalam do domu, bo to trzeba ten. No. Jezu, nie pokaże. Nie, trzeba kurwa ten. Jaro, a pokaż nos. Popatrz, nie, nos mam cały. Mordo to czy... Nie. A, Daś to takie fikołki robił? A co, się w ciebie wpierdolił, czy ja? Nie, ja go wyciął, wiesz, motor Jara poleciał i wyciął jego. Ja! Adaś leciał i na jego motor. Ścięło, to cię on tu w rowie leżał, a motor tam. Ty cały jesteś? No. Bo on spadł z motoru, wiesz. No, ja patrzę, odwracam się do tyłu, a Adaś się turla. A weź przytrzymaj, ja te na plecy mam cały. Ale co ty zrobiłeś? O kurwa, plecy też i dupa przydarta. O! A dupa? A dupa? Podwiń dupę. Masz dupę, tu. Tu, dołu, zdejmij te spodnie z tyłu. Dobra, no właśnie. Nie, dupa jest. Nie, dobrze jest. Tylko tu. O, masz. Powiem ci, Jaro, że dobrze zacząłeś się turlać. Ty. Bo ty byś się cały zder. Słyszysz? No. Co ci odjebało? Kurwa. Co? Nie opanowałem tego. Dobra, brak hamulca. Ja spierdalam do domu. Tak. Lecę, kurwa. To chuj z tymi Mazurami chyba, co? No kurwa. Dobrze, że miałeś. Jeszcze może polecić. Coś tam jest, dupa czuję, tutaj. O dupa, Jezu. Ale o tym pogadaliśmy, kurwa, dupa. Bo teraz tego a ja patrzę, ty, jak ty się mówię, turlałeś, jak kulka. Ja się luźno puściłem, wiesz na co mam walczyć, nic kurwa. Nie nic. Kurwa, jej klamki się nie da wcisnąć. No, a to się ładnie kręci. No, po co mam się, wiesz co, no. Tylko patrzę, mówię, kurwa, żeby go trzeba nie było. Wiesz co? Rekszo cię złapał, bo koszulki już nie ma. Ja. Kurwa, ty to zawsze musisz. Ale ciałem obok ciebie i słyszę tylko tak. I cisza, za mną, mówię, oho, odwracam się, słyszysz? Odwracam się i widzę Adaś, jak się kręci. Mówię, o kurwa. Chuj, wy tak kurwa kierujecie. Sprzęgło działa, czy nie? Najważniejsze, że nagrane. Słabo się nie. No co nagrane, jak się uprzodu jechałeś? No ale jak się jadę, Jarek obok mnie, odwracam się, Jarek leży. Kurwa, szkoda, że dasz radę dojechać do domu? Czy jechać z tobą? Ja to co tu co robisz bez domu? W twoją stronę. Kurwa, dawaj do niego wodą wpleniono, bolać kurwa. A ja nie mam nawet wody. Nie no, jadę. Jedź się przemyj w ogóle. To spirytusu trochę. Dobra, który się zesnął? Ty dasz radę jechać czy do mnie? Ja. Ej. A ja ty dasz radę jechać czy do mnie jedziesz ze mną? Jak się czujesz? Tak? No to podjedziemy i pojedziemy do Jarka. My będziemy u ciebie za jakąś godzinkę, pół godziny. A działa ci sprzęgło? Mi wszystko gra, tylko a to nie jest olej na pewno żaden? Nie, to benzyna. Tak? Jaro, a ten, to dawaj tu do sklepu się kupić spirytusu polejem, kurwa. Nie, dobra, jedź Jaro do domu, przyjedziemy do ciebie za niedługo. Ty, dobra, ej, ja jadę z Jarem. A ja zobacz. Jest dupka przytarta, kurwa. Goro, można odwiedzić. A gadaliśmy o tym, gdzieś mi to ostro, ty wiek. Czekaj, ja może swojego... Tego nie zapalisz, drugi raz już, kurwa. Ale dobrze, bo łokcie mnie nie było. Kurwa, panie Jaruś. Dobrze, że on sobie tam spawał tą słonę, kurwa, tego, zobacz. Która jest zdarta, zobacz tą słonę. Widzisz, oni tak teraz się nie ubrali, ja teraz nie wiem, co się stanie. Tak jak ja właśnie teraz. Te piony. A zobacz, jak się z kolega załatwi, kurwa, znowu. Ja jebie. Znowu L4 na 2 tygodnie. Teraz to miesiąc. Chodźcie, pchnę. On łatwo pali z pychu. O kurwa, ale to łatwo. Dobra, dobra, ja jebie. Dawaj. Ale musisz skoczyć na niego, tak wiesz. No dawaj. Jaro!
Nie boli nic na pewno? Kolano trochę, ale to wie. Znowu? Już tam leżał wcześniej. Do tyłu go. Tu dobrze jest, co? Ty przyjechałeś tak, ja przyjechałem tak, wiesz. Tak. Mijaliśmy się tak, żebyś nie wiesz. A czemu ty chudy to nie wspinałeś to? A dość! Patryk akurat tamtędy przejeżdżał. Ja dlatego tak. A co ty pchasz go? Zatrzymałem. Ja akurat się chciałem wbijać, patrzę Patryk, ja dzień się wiesz, odblokowałem kucie w prawo. Do tyłu, mordko! Weź go zgaś! Zgaś go i do tyłu go zsuń! Tak to się umęczysz, musisz mieć prędkość, żeby pod taką górkę podjechać. A luz masz? O kurwa! Spróbuj go za przód przeciągnąć i rzuć go! No do boku go właśnie! Ciepło, co? Zobacz. Odlejdzi, kurwa. Padł go. Kondycja, mordo. No, ja się nawet słabo nie jest, wiesz. No. O, siedzi pierdolony dobrze. Usiadł, kurwa, tak w piątku. Nie, bo on jest na biegu. Też jest na biegu, ale i zarył go dobrze. Zobacz, jest na sprzęgle i... Trzymaj. No weź go, tam kawałek wystarczy podciągnąć. Podciągnij za tylnie koło tylko, Adaś. Trzymaj go. A ty za tylnie koło. Włącz sprzęgło. No i dobra. I teraz już na sprzęgle kładź go. Tylko z tej strony kładź, albo z tamtej jak wolisz. Nie, nie odpalaj. Ściągnij go, no kurwa, tak na ludzie. Na dół go, bo na górę to nie wiem. A na górę to mordo dwójka i prędkość musi być, żeby tu wjechać. Ja to nie wiesz, on się znowu zakopię. To tędy bokiem. Łatwo jest. W złą stronę podchodzisz do górki, Adaś. Moto cię przygniecie. Zawsze odwrotnie. Z tej strony. Zauważyłem, spokojnie. Dobrze, dobrze. Jakieś tam rady ci wiesz? Ja wiem, dobrze. Przypomnę. Kurde jebany, jak pada. No na sprzęgle ci ciągnie. Trochę sprzęgło do podciągnięcia jest. Ale i umie na sprzęgle ciągnie. Tak. No już teraz go odpalaj i w drugą stronę go. Luzie. Koło się zajebało w piach. A jak on go wkopi? O kurde jebane.